Cześć, dzisiaj w sprzedaży Opel Meriva z 2011 roku, silnik 1.4 turbo, wersja 120-konna, występowały też większe, 140 chyba 160, przebieg macie 163 tysiące, auto było serwisowane w ASO Opla do końca, ostatni przegląd przy 160 tysiącach, dokładnie nie pamiętam datę, ale potem Wam nagram wnętrze i także też książkę serwisową. Co do samochodu, naprawdę samochód fajnie zaprojektowany, jak na Opla, dość innowacyjny. Drzwi tak zwane kurołapy otwierają się w drugą stronę, więc każdy, kto ma problemy ze wsiadaniem, osoba starsza czy jakaś niepełnosprawna, spokojnie na tył sobie wejdzie. Fajny, przesuwny podłokietnik. To już było w Sceniku, ale tutaj też to fajnie funkcjonuje. Wysoka, wygodna pozycja za kierownicą. No i przede wszystkim na tak małe auto jest bardzo pojemna, bo samochód jest wielkości Opla Astrioty, a mieści sporo. Co jeszcze mogę dodać? Bardzo duża przednia szyba i ta pozycja, o której wcześniej wspominałem, naprawdę ułatwiają jazdy i rozglądanie się. Nie ma w niej szerokich słupków. Można spokojnie wszystko na drodze dojrzeć. Jedzie się troszeczkę jak w aucie a la busa lub większym. Ale jak widzicie na filmiku, zwróćcie na to uwagę. Jest bardzo duża. Tutaj ta szyba. Opony są uniwersalne, Goodyeara, ładne, około 7-8 mm bieżnika. Co do wyposażenia, będzie później też na filmie, ale na szybko dodam, klimatyzacja, tempomat, sterowanie tutaj też telefonem przy kierownicy, ogólnie wszystko to, co potrzeba bez wodotrysków. No i przede wszystkim no, duży plus tego wozu 1.4 turbo, co nadaje tą dynamikę temu autu, jedzie się nim wygodnie. Za chwilę będziecie mieli wnętrze. Na razie tyle. No i tutaj wam dogrywam to obiecane wnętrze. Jak widzicie, jest bardzo ładne, czyste. Jak widać, dywaniki, wszystko jest super. Deska. Pokażę wam teraz tył, fotele, tak samo jest bardzo ładnie czyste. Bardzo przyjemne autko. Wsiąść, pokażę wam książkę, już ją tutaj przygotowałem. Ostatni wpis przy 160 tysiącach w tamtym roku. Tutaj te przyciski nie są w ogóle zużyte. Tak samo jak boczek fotela kierowcy, zero zużycia, kierownica. I te przyciski też są bardzo ładne, łatwo poznać przebieg w Oplu po tym, jeżeli te przyciski od tempomatu i od radia są powycierane. A co do wyposażenia, no tak jak widzicie, tempomat, sterowanie radiem w kierownicy, przeciwdźwigne, światła, elektryczny hamulec ręczny. Naprawdę przydatna rzecz, jeżeli ktoś ma problem ruszaniem pod górę. Radio, ten prosty komputer, klima. No i to by było chyba na tyle. No i kilka airbagów, jeżeli szukacie takiego auta, to wbijajcie do mnie na Instagrama mavkarauta lub też na moje otomoto mavkar.otomoto.pl. Możecie zawsze tam zadać pytanie lub też na YouTubie. Hej!